Magda Żakowska, witam Państwa. Mówi się, że jaki początek, taki będzie cały tydzień. I rzeczywiście w tym tygodniu uważajmy, bo mogą w wielu miejscach zagrzmieć burze. No i tak jest w tej chwili, bo nad regionem przechodzi front. Jest to front, który w najbliższych godzinach zaznaczy się już w centrum i na wschodzie kraju, zwłaszcza na wschód od linii Gdańsk, Łódź, Katowice. Tak będzie wieczorem i w pierwszej części nocy. I ten front będzie wypierany przez pogodny wyż rosyjski, dlatego nad ranem już w całym kraju liczne rozpogodzenia. No ale na razie jeszcze sporo dzieje się na niebie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Jutro popłynie bardzo ciepłe, wręcz upalne, zwrotnikowe powietrze. Wróćmy jeszcze do godzin wieczornych. Ostrzeżenie w centrum na wschodzie kraju, natomiast od zachodu rozpogodzenia. Noc w kraju ciepła, na północy 18-17 stopni, na południu około 15 lub 16. Wiatr będzie słabo i umiarkowanie, ale tam, gdzie zagrzmi wiatr, może silnie porywiście. Wiatr w porywach może osiągać nawet 80 km na godzinę i w tych miejscach, gdzie jeszcze zagrzmi, no spodziewamy się ulewnego deszczu, może spadać nawet około 30 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są opady gradu, bo ścierają się różne masy powietrza. Jutro spokojniejsza pogoda, bo dużo słońca i jedynie na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu po południu też mogą wypiętrzyć się kłębiaste chmury, zatem tam może zagrzmieć. Już jutro upalnie, do 30 stopni wzrośnie temperatura, ale będą regiony, gdzie słupek rtęci przekroczy tę wartość. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. W regionie już późnym wieczorem i w pierwszej części nocy nie zabraknie rozpogodzeń. Noc pogodna i ciepła, 17-16 stopni. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Jutro niegroźne chmury na niebie, no i w całym regionie magiczna 30. Znów żar poleje się z nieba. Na barometrach spadek ciśnienia, ale będzie to delikatny spadek ciśnienia. Jutro 1006 hektopaskali, tyle pokażą w południe barometry. No i cóż, jeszcze cieplej. W środę, w drugiej połowie tygodnia ponownie uważajmy na burzę, bo popłynie chłodniejsze powietrze. No i przy takich zmianach pogody rzeczywiście znów może zagrzmieć. Zatem bądźmy ostrożni, a teraz życzę Państwu już spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.